Pełna wrażeń będzie tegoroczna Noc Muzeów zorganizowana przez suwalskie jednostki. W Muzeum Okręgowym odwiedzający będą mogli zobaczyć aż 5 ekspozycji. Pierwsza z nich prezentować będzie dzieła Alfreda Wierusza Kowalskiego. Suwalskie Muzeum posiada pokaźną już kolekcję płócien znanego i cenionego Monachijczyka. Druga z prezentowanych kolekcji to zbiór polskiej sztuki współczesnej. Dzieła zostały podarowane placówce przez Izabelę Roman, a na ekspozycji zobaczyć będzie można nie tylko płótna. Publiczności udostępniona będzie także jedna z najnowszych wystaw – Kadisz dla niepotrzebnych śmierci. Podziwiać będzie tu można dzieła Wiesława Szumińskiego, artysty urodzonego w Suwałkach, obecnie związanego z ośrodkiem Pogranicze Sztuk Kultów Narodów w Sejnach. Dwie kolejne ekspozycje. Najstarsze dzieje Suwalszczyzna i Wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży oraz Na dziejowym trakcie to prezentacje wiele wnoszące do wciąż zbyt płytkiej regionalnej wiedzy historycznej. Atrakcją dla najmłodszych będą w Muzeum Okręgowym tradycyjne już warsztaty plastyczne. Tym razem milusińscy będą mieli okazję zdobić tarcze jaćwieskich wojów. Niewątpliwie warto też wybrać się do Muzeum imieniem Marii Konopnickiej. Znajdująca się tu ekspozycja Pieśń o domu jest równie zachwycająca, co imponująca. Jak zapowiadają muzealnicy, do dyspozycji odwiedzających będą przewodnicy, którzy z pewnością zainteresują poetką zarówno najmłodszych, jak i dojrzalszych zwiedzających. Do siedziby muzeum, znajdującej się w domu urodzenia autorki Roty, ale i licznych utworów dla dzieci, wejścia w towarzystwie przewodników realizowane będą co kwadrans w 20-osobowych grupach. Suwalskie muzea zapraszają odwiedzających w najbliższą sobotę w godzinach od 18 do 23.